Początek tego roku był fatalny, można powiedzieć, dla giełd. I to nie tylko w przypadku GPW, ponieważ nie można było chronić się przed spadkami praktycznie nigdzie. Taniały czy spadały indeksy w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, na rynkach więc rozwiniętych, jak i rozwijających się. Przecena surowców była kontynuowana. To już nie było tak jak w minionym roku, kiedy można było narzekać na naszą lokalną, wewnętrzną słabość, ponieważ ona dotyczyła już wszystkich parkietów. W ostatnich dniach wydawało się, że aktywność banków centralnych może złagodzić ten negatywny temperament inwestorów. Zaczęło się wszystko od posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, gdzie Mario Draghi obiecał możliwe, pewnie prawdopodobne luzowanie na kolejnym spotkaniu w marcu. Potem Fed wysłał nieco łagodniejszy komunikat, pewnie nie aż tak, jakby to chcieli inwestorzy, tym niemniej w miniony piątek inwestorzy z całego świata zostali pozytywnie zaskoczeni działalnością banku centralnego w Japonii, który obniżył stopy procentowe do ujemnego poziomu, czyli to jest kolejny z banków centralnych, który zszedł na tą ścieżkę ujemnych stóp centralnych, którą zapoczątkował notabene Europejski Bank Centralny. Mowa cały czas o depozytowej stopie. Jest to minimalna ujemna stopa na poziomie 0,1%. Bank Centralny obiecuje, że tutaj jest już wiele możliwości dalszego stymulowania inflacji, gdyby to było potrzebne. Radość inwestorów trwała bardzo krótko, ponieważ praktycznie tylko w piątek, od początku tego tygodnia, ten pozytywny duch, który starały się wskrzesić banki centralne, wydaje się, że przeminął, a wszystko za sprawą Chin oraz głównie dalszych spadków cen ropy naftowej. W dniu wczorajszym, jak i przedwczorajszym, ropa silnie taniała i to negatywnie wpływało na giełdy. Ja bym tu postawił pewien znak zapytania, ponieważ wydaje mi się, że ta słabość giełd, którą obserwujemy już od początku tego roku, nie wynika tylko i wyłącznie z tego, co się dzieje na rynku ropy naftowej. Jeżeli spojrzymy na to, jak zachowują się poszczególne sektory, poszczególne branże notowane na giełdzie, to nie tylko spółki wydobywcze czy paliwowe słabo się prezentują. W szczególności na przykład wczoraj banki w Europie, również w naszym kraju, bardzo silnie taniały, a przecież trudno łączyć działalność banków notowanych na parkietach bezpośrednio z cenami ropy naftowej. Wydaje się, że tutaj inwestorzy już zaczynają powoli obawiać się jakiegoś bankructwa, przynajmniej w mojej opinii. Tak to wygląda, to będzie bankructwo pewnie gdzieś na linii właśnie, może zbankrutować spółka surowcowa, ale pociągnie to za sobą negatywne reperkusje w przypadku finansujących i banków, ponieważ wydaje się, że tutaj te dwie branże w tym momencie są przez inwestorów traktowane całościowo i są nierozdzielane zbytnio. Także ja bym tutaj opatrywał jednak jakiegoś głębszego dna w tym, jak giełdy się zachowują. Wydaje się, że to nie tylko chodzi o ceny ropy naftowej, ale możliwe już dalsze wynikające z tego reperkusje i stąd właśnie ta słabość, pomimo że te czynniki negatywne, jak się wydaje, przynajmniej na chwilę obecną, tutaj nie pojawia się nic nowego poza tym, które już notabene było znane w roku minionym.